Siemano widzowie, witam was najserdeczniej w kolejnym odcinku Kabanosy Drogie. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, bo ja nie szczęłem jednej rzeczy, ale widzicie, na serwerze jest palionka, więc ja tylko powiem tak: zostawcie apeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ja nie wiem, co się stało z tymi wszystkimi poteczkami. Krowy zginęły, nie wiadomo czemu. A wy zostawcie łapkę, właśnie mega ważne. Wpadajcie na drugi kanał, bo tam się pojawiają od wczoraj czy od przedwczoraj codziennie filmy. Warto na nie wpadać, ponieważ są fajne. Wczoraj na przykład wszedł odcinek bomba. Dzisiaj też był spoko, więc wpadajcie, mega polecam. Naprawdę fajne rzeczy. Dobra, cześć palionka, witam cię serdecznie na dzisiejszym pięknym dniu, jakim jest 3 sierpnia, nie? Jaka? Jaka zła rzecz? Co się stało? Mogę pójść? Okej, ej, czemu tu są jakieś kurde dziury wszędzie, palionka? Ale palionowa? Rozwalać? Jak to? Dzień, mogła sędy pójść. Mogła sędy pójść. No nie niż, kurde, płać, dobra. Co się stało? No po prostu zrobię mi to z większym impetem, no. Dobra. Patrzę. No, puste pole. Skąd ja mam to wiedzieć? Co ja, rolnik? No ale palionka, ja nie mam kamer, nie mam też oczu z tyłu głowy, nie mam też, wiesz, no jakichś idealnych mocy, żeby wszystko widzieć, to bardziej ty to powinnaś wiedzieć, no ja... Wstałem rano i widzę to, co ty, naprawdę nie wiem, kto to mógł zrobić, serio, nie kłamie. Wydaje mi się, że to mogła być Milki. No. Ale przecież wy już nie jesteście koleżankami. Ej, ale nie zabijaj je, uspokój się. Żartowałem przecież, kurde, ja z Milki. Żartowałem, ja z Milki 3 miesiące nie gadałem, uspokój się. Żartowałem przecież, żartowałem, no. No ej, bo zabijesz mnie jeszcze raz. Kurde, palionka, no. Zabijesz mnie. Zabijesz mnie. No, zabijesz mnie. Kurde, mam cię oddać. Mam cię oddać. Dobra, daj mi spokój, no przecież jestem po twojej stronie. Zostaw mnie. Dobra. Uspokój się. Nie wiem, że były składnikiem. No ja wiem, że były składnikiem do podki, no ale... No przecież sama... No bo sama mi to, kurde, kazałeś zrobić tą podkę. No przecież, no co ty ze mnie teraz, debila robisz, no? Masakra. Palionka, ogar. Dobra, palionka, będę szukać tej osoby z całych swoich sił. Dobra. Dobrze, palionka. Cześć, palionka, cześć, palionka. Cześć. O, dobra, wyszła serwa. Dobra, jesteśmy wolni. Słuchajcie, widzowie, prawie strzeliłem gawę. Dobrze, że spojrzałem, że jest na serwie. Słuchajcie, okazało się, bo we wczorajszym odcinku, teraz mogę już mówić normalnie, rozwaliliśmy wszystkie krowy z bzykiem, tak? Wszystko zostało rozwalone, ponieważ stwierdziliśmy, że musimy rozwalić wszystkie rzeczy takie, wiecie, związane z tą podką, żeby już nie można było je craftować, ale ja zapomniałem, debil ja, że ja przecież w skrzynce mam składniki na jedną podkę na nieśmiertelność. Ja o tym totalnie zapomniałem. I te składniki są, widzę, w tej skrzynce. Ja nie wiem, ja jestem głupi, że ja o tym zapomniałem. Ja po prostu widzę, że o tym zapomniałem. Jestem takim debilem. O, naprawdę, masakra, jestem głupi cyber. No i dzięki temu możemy, widzowie, stworzyć jedną, ale tylko jedną, ostateczną podkę na nieśmiertelność. I ja myślę, że my ją dzisiaj stworzymy, ukryjemy gdzieś przed palionką, bo ona nie wie, że mamy te składniki chyba. Więc zostawimy to po prostu i ta podka będzie na kiedyś. A wy zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie. Nie wiem, czy tam powiedziałem, a to chyba już powiedziałem, więc nie będę się powtarzać. Dobra, idziemy do bzyka, idziemy do paliona, bo oni pomogą w tym dzisiejszym przedsięwzięciu skraftowania tej podki. Jest tutaj, widzicie, Mareczek przez okno. Jest elegancki kolega! Cześć, przyjacielu, mój serdeczny! Witam cię, bardzo serdecznie. Witam mnie pięknym żartem. Opowiem ci śmieszny żart. Dlaczego wyrzucili z basenu? Nie, no nie powiem tego, ale... A ja ci powiem bezużyteczną ciekawostkę. Wiesz o tym, że niezależnie od tego, z jakiej wysokości rzucisz kowadło, zada ci ono tyle samo obrażeń? To jest nieprawda. Jak to? No to jest nieprawda. No jeżeli spadnie z wyższej wysokości, to zada więcej. Nie. Tak. Serio? Nie. O, cześć, Paweł. Paweł? Witam. Paweł? Halo, Paweł? Paweł? Czemu on się mówi? Paweł? Słuchałem tą rozmowę. No, musimy to sprawdzić. Przyszedł do Santos. Ma rację.
Wydaje mi się, szczerze, że weź kowadło. Dobra, bo mnie kurde teraz podsyciłeś. Czekaj, czekaj, a dlaczego jak nagrywaliśmy Lucky Bloki i to kowadło spadało z nieba, to zginąłeś za Nahita? To no nie właśnie. bo to były dwa kowadła, które spadały. Tak, na pewno. No. Dobra, bierz jedno kowadło, bo chcę to szczerze przetestować. Ja mam nawet dwa, bo to była, no patrz, bezużyteczna ciekawostka przekształciła się w News na dziś. News na dziś. News na dziś. Dobra, tutaj. To będzie ściana śmierci, chodźcie tutaj. Dobra, dobra, kto chce testować? Bo ja tego... mogę zrzucić, no. Daj mi kowadło. No, ty rzucasz, to jest na ciebie. Tak? No, szukasz, no dobra, to ja, dobra. Ty nie masz czasem tam pół serca? O, nie, ja już mam 10, już mam normalnie. Mam dobra. Naprawdę 10, nie okay, będę szukać. Okay. No zrzuć z którejś wysokości. Dobra, najpierw rzucam stąd. Ile ci zadało? Zadało mi równe 4 serca. Dobra, a teraz? Nie, czekaj, bo musisz wejść i rozwal to kowadło. Rozwalię. A ja teraz pójdę na dach. Chwila, bo muszę się wyleczyć. Jaki test, ja nie mogę. Słuchaj, no bo mnie to kurde zaintrygowało, tak ciekawe. Dobra, już. Się wydaje, że więcej zada. Rzuć mnie z wyżej, no możesz rzucać. Czekaj, bo ty... A ja sobie nie zrzucę, bo to jest kurde murek. No dobra, to rozwal ten murek. Ale ten by musiał jeszcze. No trudno. Palio, no dobra, ale to jest warte. Nauka! To jest dla eksperymentu. To jest nauka. Uwaga, mam fulla. Dobra, a miałeś 4, tak? Dobra. Tak, 4 mi zadało. Ej, dobra. Debil. Ale debil. Dobra. Ej, ale to tak nie miało wyglądać. Jesteś tak głupi, nie? Nie, bo mi tak ktoś napisał w komentarzach. Dobra, ale ja już nie będę wierzył po prostu. Dobra, ja nie przyszedłem, panowie, dzisiaj do was z tym. Albowiem, Palion, jak wiemy, jesteś nieśmiertelny, ponieważ wypiłeś potkę, ale nie wiadomo, ile ta potka działa, prawda? No tego nie wiemy. Mi widzowie pisali, że z miesiąc. Dobra, no okej. Ale może jakąś sobą przyszłą wypiłem, nie wiem. Tak, ale my wczoraj z Bzykiem zliczyliśmy składnik, który po prostu wyrzucił wszystkie te potki ze świata. A zgadnij, co to był za składnik. Właśnie, zgadnij, jaki składnik zniszczyliśmy, że... To był składnik, który jest na Palionowie, którego już nie ma. No, zgadnij, co to jest. No. Nie, powiedz może, Dawid, najpierw... No, tak, do skraftowania potki. Najpierw powiedz, Dawid, jakie tam były składniki między innymi. No właśnie, była trawa, kubły lawy, no i właśnie taki jeden ciekawy składnik. Jest jeszcze jeden składnik i wiesz, to musieliśmy zniszczyć składnik, który tylko i wyłącznie... Tak. No bo wiesz, lawę możesz wziąć wszędzie, trawę prawda, też prawda. Możesz, więc... To był tylko składnik, który jest na Palionowie. Jak myślisz, zrobiło? Mleko krowy z Palionowa z zagrody. Aha. Czaisz. Nie ma żadnej krowy, zabiliśmy wszystkie. Nasze krowy na Palionowie krowy nie miały specjalne właściwości, wiedziałeś o tym? No, to jest niesamowite. To zabiliście wszystkie, ale to nowe możemy przyprowadzić. No nie, bo właśnie, no nie wiadomo nie jak to działa. Ale wydaje mi się, że to tak nie działa, że sobie przyprowadzisz nowe i to będzie działać. Ale za to po prostu póki co. Mięso będziemy jedli. Póki co właśnie, to nie zaprowadzą tych krów, no bo to może być składnik, nie? Ale słuchaj. Ja tego nie zrobiłem. No go możesz, mi nie. Dobra, ale zapomniałem o jednym, panowie. Jak nagrywałem sam odcinek 2 dni temu, to ja taką jedną potkę, że tak powiem, zdobyłem składniki na nią i schowałem te składniki. I ja o tym zapomniałem. Czekajcie, że mam idealne składniki na jedną potkę na niezniszczalność i w dzisiejszym odcinku będziemy ją robić. Będziemy robić tą poteczkę. Patrzcie. Znajdźcie w moim domu miejsce, gdzie schowałem tą potkę. Macie jedną próbę. Zgadnijcie, w której skrzynce, bo w której skrzynce to jest. Zgadnijcie, w której. Nie. Ja wiem, któryś z tych schodów. No, w tych ze schodów to jest tak OP! No ale patrz, no powiedziałby, że tutaj co jest, patrz, to są wszystkie składniki potrzebne do potki. Kurde. No i biorę je wszystkie, właśnie ja jeszcze były ten. Te skrzyki, nikt na nie nie patrzy, to no, nie jest skrzyka, no, to są schody. No, to jest taki sick, w ogóle tego nie widać. Dobra, no mam te składniki i słuchajcie, chodźmy do zamku, do Palionki i przetestujmy, czy jak to wszystko wrzucimy do jakiegoś tam garnka czy coś, czy faktycznie ta potka się stanie. Więc sprawdźmy to. Chodźmy do zamku, panowie, i zobaczysz to! Gdzie to chcesz wsadzić? Ja widziałem, że Palionka tam ma takie jakby do stworzenia tych podwierz i tam to zrobimy. W tym takim! W tych takich, co ma tam 50 tych takich, wiesz, do kraftowania potek, nie? Aha, wydaje mi się, że jak tam to wsadzimy... Tak, ona mówiła mi tam, pisała, że no, i tak właśnie kilka dni temu, że tam jest jedno takie, że można to tam robić. Tak, to było tam. No i sprawdzimy po prostu, czy to działa, nie? I zadecydujemy, jeżeli ta potka faktycznie wyjdzie. Czy po prostu będziemy z niej użytkować, nie? Bo to jest też... Dobra. Ty, ale nie ma Palionki, nie ma. Ona była przecież przed chwilą na serwerze. Widzicie, ja tu jest taki patrzcie to. Tutaj wrzucacie itemy,
I niby z tego wyleci na dole pota, więc musimy to przetestować. Więc uwaga. A to zadziała? Nie wiem, nie mam pojęcia, więc ja ale testuję. Zaczekaj, ale ten hopper jest chyba źle postawiony chyba. Spokojnie, no palionka to stawia, więc jak nie zadziała, będzie na nią. Najwyżej się zmarnują się składniki, najwyżej nic nie tracimy, nie? Let's try. A mamy szansę, że... Ja to wybuchnie, czy nie? Jak to bierze itemy, czekaj, jak to bierze itemy, nie mam pojęcia, pa jak bierze trawę. O Jezu, co się stało? Kurde. Co to było? Ej, dobra, czekajcie, to w takim razie... Jest na dole mikstura nieśmiertelności! Ja! Ej, a składniki? Nie ma składniku! Ja nie mogę, mamy miksturę! Dobra, ale to trzeba dobrze, te krowy zabiliście. Ej, dobra, to jest ostatnia mikstura nieśmiertelności na palionowie! Pokaż mi to! To jest ostatnia! Trzymaj, Marek, ale serio, ona jest legitna! Ja nie mogę, ja w to nie wierzę w ogóle! Ej, serio? Teczka na nieśmiertelność, więc... Ej, dobra, ja nie... Nie wybijaj, zostaw to! Nie, ej, nie, dobra, po prostu oddaj, Marek, po prostu oddaj! Marek, po prostu oddaj! Powaliło go! Marek, po prostu oddaj! Ale uspokój się, palion! Ta mikstura pięknie pachnie! Dobra, po prostu ja mam, oddaj! Oddaj tą miksturę! Dobra, mamy tą miksturę! Ja myślę, że my tą podkę musimy ukryć w jakimś takim mega tajnym miejscu. I nie wiem, jakie miejsce będzie najlepsze, szczerze, bo do tego nie może nikt się dostać i wydaje mi się, że Ender Chest byłby chyba najlepszy, jak sądzicie. Ender Chest byłby gigapompą. Czyje konto jest najmniej podejrzane? Ej, do kogo się nigdy nikt nie włamał na konto? Bo do mnie się włamali kilka razy. Do Pawła? Do Pawła też kilka razy, bo się włamali, nie? Dobra, Marek, czy do ciebie się kiedykolwiek ktoś włamał na konto? To chyba nie, ja nie jestem aż tak popularny, żeby się ktokolwiek do mnie włamywał. Dobra, czyli wiemy już, gdzie jest 100% miejsce, gdzie możemy ukryć potkę i no nikt po prostu tego... Każdy ma to gdzieś, nikt nie wchodzi na te konto. Dobra, Marek, gdzie jesteś? O, tu jesteś. Idziemy, damy tobie tą potkę, szczerze, Ale to jest największa odpowiedzialność na mnie teraz spoczywa. A co jak ja ją zgubię? Dam tobie tą potkę, bo po prostu, słuchaj, ty ją dasz do Ender Chesta i on jej nie będzie po prostu i w razie czego będziesz ten. Tylko dają do Ender Chesta, nie wypijaj jej. Idziemy z tobą teraz pod dom, idziemy i dajesz ją do Ender Chesta na naszych oczach, bo jak tego nie zrobisz, tylko to wypijesz no gdzieś tak po omacku. No tak ładnie pachnie, no nie mogę. Nie, ale... jak to wypijesz, to masz kika spalionowa, czaisz? No. Ale pięknie pachnie. No dobra, już wsadzam. Dobra, dawaj, tutaj, gdzie masz Ender Chesta, synek? Tu jest synek. Dobra, rzucaj. Rzucam, możecie mnie zabić nawet. Dobra, nie będziemy się zabijać, dobra. No więc w takim razie, widzowie, podka jest bezpieczna, także... Jutro włamujemy się na konto bzyka. Jutro włamujemy, jutro odcinek na kanale złamania na konto bzyka, gdzie bierzemy podkę. I pamiętajcie, widzowie, żeby nie puścić farby nikomu, że właśnie tą podkę mamy. Subskrybujcie koniecznie kanał, bądźcie na bieżąco i widzimy się jutro na kolejnym filmie. Wpadajcie na drugi kanał. Cześć!